Cześć, nazywam się Karolina Puls, mam 19 lat i moim ostatnim klubem był zespół z Polkowic. Aktualnie będę grała dla Riviery Gdynia. Także pytania. Numer jeden. Co lubisz w Gdyni? No przede wszystkim dla mnie to jest coś nowego, bo pochodzę z małego miasteczka. Tutaj dużo się dzieje. Mam morze, mogę przyjść zrelaksować się i przed treningiem, jak i przed meczem. Mam gdzie wyjść ze znajomymi. Także myślę, że dużo, dużo fajnych zalet ma to miasto. O czym marzyłaś, gdy byłaś małą dziewczynką? No ja akurat chyba nie miałam typowych marzeń o księciu i białym koniu. Od zawsze interesowałam się sportami. Wcześniej grałam też w piłkę ręczną, więc na początku gdzieś tam może moje marzenia były związane z piłką ręczną, ale przyszedł taki moment, że jednak zadecydowałam, że to koszykówka jest tym czymś i od zawsze marzyłam o tym, żeby być zawodową koszykarką i być jak Michael Jordan w spódnicy. Moment, który pamiętasz w swojej karierze. Myślę, że aktualnie to jest właśnie zdobycie Mistrzostwa Polski w tamtym sezonie, ponieważ przede wszystkim nasza drużyna była świetnym monolitem. Miałyśmy bardzo fajny zespół pod względem jak i charakteru, jak i koszykarskim. Także myślę, że to jest taki najświeższy moment, który pamiętam najlepiej. Jaka jest twoja ulubiona rozrywka przed meczem? No cóż, przed meczami w sumie nie robię za dużo, bo rano idę na trening, później zjem coś i śpię. Także to jest chyba jedyna rozrywka, jaką robię przed meczem. No i już w samej szatni lubię posłuchać czasami muzyki, żeby się zrelaksować i nie myśleć o niepotrzebnych rzeczach. Co byś robiła, gdybyś nie grała w koszykówkę? Myślę, że bym podróżowała. Bardzo lubię podróże, interesują mnie inne kultury. Lubię język angielski, więc też mogłabym być tłumaczem. Też w tym kierunku zmierzam na studiach, także myślę, że wybrałabym którąś z tych dwóch opcji, albo bym je połączyła. Jak byś opisała swojego trenera? No, trener Czeczuro jest bardzo zabawny, lubi nieprzyzwoite żarciki, co jest bardzo fajne, bo czasami rozluźnia atmosferę w drużynie. Ogólnie jest bardzo pozytywną osobą. Jaki prezent ofiarowałabyś trenerowi na urodziny? Kiedyś z dziewczynami widziałyśmy bardzo fajną książkę w księgarni, co wiesz o kobietach, i były tam same puste kartki. Myślę, że to by było dla niego naprawdę fajnym prezentem, ponieważ ma on bardzo dobre wyczucie humoru i myślę, że by to zrozumiał. Co robisz, gdy się denerwujesz podczas meczu? Przeważnie lubię sobie coś tam poprzyklinać pod nosem, tak żeby nikt tego nie widział. Czasami lubię usiąść i porozmawiać z trenerem, tak żeby on mi doradził, co mogę zmienić w swojej grze, co mogę zrobić, żeby było lepiej. No i po prostu oczyścić swój umysł, nie myśleć o tym, co było, ale o tym, co mogę zrobić nadal dla drużyny. Którego koszykarza, koszykarkę cenisz najbardziej? Dla mnie największym ideałem jest zdecydowanie Diana Taurasi. Od zawsze była moją idolką, ale oczywiście cenię również Agnieszkę Bibrzycką, Ewinę Malci, która jest też niesamowitym europejskim graczem, i Candace Parker, pomimo tego, że nie jest to może moja pozycja docelowa, ale cenię ją za to, że pomimo swojego wieku i tyle, ile już osiągnęła w życiu, nadal pracuje i nadal się rozwija i z roku na rok jest coraz lepszą koszykarką. Kto jest najseksowniejszym koszykarzem w Lidze Polskiej? No trochę ciężkie pytanie, bo gdzieś tam, okej, interesuję się koszykówką, ale chyba nie patrzę pod tym pryzmatem. Jednak z młodych zawodników, którzy są aktualnie w polskiej lidze i których kojarzę z imienia i nazwiska, mogę powiedzieć, że jest to Michał Michalak. Jak powinien odżywiać się koszykarz przed meczem? Ja osobiście jadam dużo białka i węglowodanów. Myślę, że to jest podstawą, ponieważ to nam daje dużo energii. Znajdź śmieszne określenie na słowo koszykówka. No, to tak jak już rozmawialiśmy, fajne zrymowanie jest koszykówka i koszarek. No, to jest dobre porównanie. Czy wierzysz w przesądy? Co przynosi pecha? Ja osobiście nie jestem osobą, która wierzy w jakieś przesądy, więc myślę, że ciężko jest mi powiedzieć, co przynosi pecha, bo każdy ma do tego inne podejście i każdy wierzy w inne rzeczy. Jakie lubisz sporty wodne? Osobiście nie jestem jakąś fanatyczką sportów wodnych, ale lubię czasami popatrzeć w telewizji na sztafety pływackie. Jakie są twoje marzenia? O marzeniach głośno się chyba nie mówi, ale jeżeli mówimy tutaj o marzeniach koszykarskich, to na pewno jest to bycie jedną z lepszych zawodniczek w Europie. W przyszłości granie w najlepszych europejskich klubach.
i myślę, że ciągle do tego dążę i jeżeli będę pracować nad sobą, na wszystko może się zdarzyć. I ostatnie pytanie. Gdybyś mogła spotkać Michaela Jordana, to co byś mu powiedziała? No to jest ciężkie, bo nigdy nie byłam w takiej sytuacji, szczerze to nigdy o tym nie myślałam. Ale myślę, że przede wszystkim powiedziałabym mu, jak bardzo go cenię za to, co osiągnął, że pomimo tego, iż kiedyś nie było takich warunków do grania w koszykówkę, bo teraz już jest to coraz bardziej rozpowszechnione, on tak naprawdę to wszystko wypromował, on stworzył historię i on pokazał każdemu młodemu człowiekowi, jak powinno się pracować i że tak naprawdę nie ma żadnych wytłumaczeń, bo jeżeli się chce, to wszystko można zrobić.